Polska armia ma być wkrótce, w ciągu kilku lat, zawodowa niemal w pełni. Ma być zniesiony pobór do wojska, ale warto pamiętać, że liczebność tej armii to jest około 100 tysięcy osób. Jej uzbrojenie, myślę, że ciągle pozostawia wiele do życzenia, a mając za sąsiada Rosję, przy której potencjale militarnym jesteśmy po prostu malutkim krajem, warto mieć za partnera, za sojusznika kogoś, kto budzi większe poważanie niż armia polska, przy całym szacunku do polskiej armii. Takim sojusznikiem nie wydaje się być ani Francja, ani Wielka Brytania, mimo że kraje te posiadają bombę atomową. Szanse na to, by Polska miała bombę atomową, która jest realną bronią, potrafiącą wyrównać potencjały z Rosją, też są raczej w tym momencie niewielkie. Pozostaje nam sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, które ciągle dzierżą prym, wiodą prym w militarnej potędze na świecie. Gdzieś daleko są Chiny, ale Chiny póki co koncentrują się bardziej na gospodarce niż na armii. I stąd sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, sojusz militarny jest nam bardzo potrzebny. Jesteśmy co prawda w NATO, ale jak się wydaje, przydałoby się nieco mocniejsza pewność, że w razie czego NATO nam pomoże. A mówiąc NATO, myślimy właściwie Stany Zjednoczone. W tym celu Polska wdała się w wojnę iracką, z której wycofują się powoli wszyscy, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. W tym celu jesteśmy, to akurat wynika z innych zobowiązań, w Afganistanie i mówimy o tarczy, tak zwanej tarczy antyrakietowej, do której administracja pana Busha nas namawia i zachęca, a przed którą nowy rząd daje opór, przynajmniej werbalnie. Uważamy, jako Unia Polityki Realnej, że to dobrze z jednej strony, że, o ile wierzyć rządowi, że rząd stawia warunki. Uważamy, że bezwarunkowe przyjmowanie różnych propozycji nie jest korzystne. Natomiast należałoby to, nie znamy przecież szczegółów rozmów, należałoby zbalansować te nasze oczekiwania i żądania, zadając sobie pytanie, czy ważniejsza dla nas jest tutaj obecność instalacji amerykańskich, czy ważniejsze są ewentualne korzyści, jakie mają one być. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i najlepiej byłoby mieć obecność amerykańską i znaczące wspomaganie dla modernizacji naszej armii i naszych zdolności bojowych. Natomiast nie uchronimy się tak czy tak od zarówno pomrukiwań ze strony niemieckiej, które akurat ostatnio ucichły, jak i rosyjskiej. Oczywiście Rosja nie jest zainteresowana tym, aby obecność Ameryki w Europie była większa, ale też nie jest zainteresowana tym, aby Polska była militarnie mocniejsza. Każdy chce mieć słabszych sąsiadów. I trzeba mieć nadzieję, że minister Sikorski, znający realia amerykańskie, będzie potrafił zabezpieczyć zarówno mocniejszą obecność Stanów Zjednoczonych i polityczną, i militarną w tej części Europy, jak też wzmocnienie militarnej pozycji Polski i uzbrojenia polskiej armii.